Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O tej godzinie Zbawiciel pragnienie cierpiał na krzyżu. Niech da chwalącym Go pieśnią pragnienie sprawiedliwości. Niech głodem prawdy ich przejmie i zaspokoi go sobą, by grzech od razu w nich budził, a cnota ich pociągała. Niech łaska Ducha Świętego proszących tak usposobi, by żądze ciała przygasły i duch oziębły zapłonął. Błagajmy Ojca i Syna i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, Jego łaska na wieki. Niech dom Aarona głosi, Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą, Jego łaska na wieki. W ucisku wzywałem Pana, Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. Z góry będę spoglądał na mych wrogów. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz w imię Pana je pokonałem. Ze wszystkich stron mnie okrążyły, lecz w imię Pana je pokonałem. Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, paliły jak ogień pali ciernie, lecz w imię Pana je pokonałem. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazała. Prawica Pana wzniesiona wysoko. Prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. O Panie, Ty nas wybaw. Pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi, aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem. Podziękować chcę Tobie, Boże mój. Wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Tak mówi Pan Bóg, święty Izraela. W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Lecz Pan czeka, aby wam okazać łaskę i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem, szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.